Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jedno z pytań, które najczęściej pojawia się w Waszych komentarzach, dotyczy aplikacji pomagających kierowcom w planowaniu tras i znajdowaniu parkingów. Czy takie narzędzia rzeczywiście pomagają w planowaniu trasy i czy sam z nich korzystam? Zapraszam na odcinek. Jak szukać parkingu? Pobierasz bezpłatną aplikację Transparking, logujesz się i masz wszystkie parkingi w okolicy darmowe, bezpłatne, prysznic, filtry ustawiasz według własnego podobania i po problemie. W aplikacji masz komentarze użytkowników i aplikacja się aktualizuje co chwilę, więc wiesz na bieżąco, gdzie są wolne miejsca, ile jest dostępnych miejsc, proste jak drut, lepszej opcji nie ma. To jest komentarz jednego z widzów. No nie jest tak do końca. Osobiście uważam, że aplikacje, które nie oferują opcji rezerwacji miejsc, a jedynie umożliwiają sprawdzenie, które parkingi mają wolne miejsca w czasie rzeczywistym, nie są efektywnym narzędziem do planowania tras. I szczerze powiem, że wcale ich nie używam. Moim zdaniem tylko aplikacje umożliwiające rezerwacje gwarantują wolne miejsce w momencie przyjazdu, a te parkingi no oczywiście są płatne, ale też strzeżone i najważniejsze, że bezpieczne. Natomiast no, darmowe aplikacje nie gwarantują dostępności miejsc w momencie zjazdu na parking. Dlaczego tak uważam? Sytuacja na parkingach może zmieniać się bardzo szybko, zwłaszcza w godzinach szczytu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie około 10 km do parkingu z teoretycznie wolnymi miejscami, ale w ciągu kilku minut inne ciężarówki mogą zająć te miejsca. Nawet najlepsza aplikacja nie może w pełni przewidzieć, ilu kierowców zajmie wolne miejsca, zanim dojedziecie na parking. W dodatku opóźnienia w aktualizacji danych i brak bieżących zgłoszeń kierowców mogą prowadzić do niepełnych lub nieaktualnych informacji. Często zdarza się też, że parkujemy w miejscach no, nieoficjalnych, dla samochodów osobowych, na zakazach, przy stacjach paliw, czy za innymi ciężarówkami na tak zwanych tyłkach. Jeśli nie blokujemy ruchu i nie stwarzamy niebezpieczeństwa, policja zazwyczaj przymyka na to oko, po prostu znając realia. Pojawia się więc pytanie, czy aplikacje uwzględniają miejsca, które nie są oficjalnie oznaczone jako parkingi dla ciężarówek. W aplikacji może być informacja, że parking jest pełny. W praktyce mogą być dostępne alternatywne miejsca. Korzystanie z darmowych aplikacji zawsze wiąże się z ryzykiem błędu, ponieważ no mają one swoje ograniczenia. To jest takie moje zdanie. O tym, czy rzeczywiście znajdziemy wolne miejsce na parkingu, tak naprawdę przekonamy się dopiero po zjechaniu na miejsce. Wczoraj albo przedwczoraj na 40 ton przeczytałem artykuł o projekcie o nazwie Slop, który został stworzony przez niemiecki instytut badawczy. Jego głównym celem jest pomoc kierowcom ciężarówek w planowaniu przerw z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która ma analizować aktualny ruch na autostradach, ma prognozować zajętość parkingów oraz brać pod uwagę obowiązujące przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. System ma wskazywać parkingi, do których kierowca może dotrzeć przed końcem swojego czasu jazdy, jednocześnie informując o dostępności miejsc.
No z takich ciekawostek, no to dane te będą aktualizowane co 15 minut, a co najciekawsze, w pełni system ten jest w pełni finansowany ze środków państwowych. No i tak, no i niedługo pierwsi niemieccy kierowcy będą mogli przetestować ten system w praktyce. Dostępna będzie aplikacja na telefon lub z urządzenia telematycznego będą mogli ten system przetestować. Twórcy projektu wierzą, że rozwiązanie ułatwi planowanie trasy. Nie jestem ekspertem, nie mam dokładnych informacji na temat kosztów stworzenia takiego systemu. Może to być 100, a może nawet 200 tysięcy euro. No, takie aplikacje, takie systemy na pewno są drogie. Stworzenie takiego systemu na pewno nie jest tani. Przypuszczam, że dodatkowo trzeba uwzględnić jakieś koszty utrzymania, jakieś aktualizacje, poprawki itp. itd. Jednak nasuwa się jedno zasadnicze pytanie. W jaki sposób ten system ma pomóc rozwiązać problem braku wystarczającej liczby miejsc parkingowych? Moim zdaniem wydawanie setek tysięcy euro tylko po to, aby informować kierowców o braku wolnych miejsc na parkingach, no jest absurdem. Politycy i osoby na stanowiskach najwyraźniej nie zdają sobie w pełni sprawy ze skali tego problemu. Sprawa jest prosta, no bez inwestycji w budowie nowych parkingów żaden system, żadna aplikacja, cokolwiek nie zlikwiduje niedoboru miejsc postojowych. Oczywiście są aplikacje, które mogą zagwarantować nam w 100% wolne miejsce na parkingu i o takiej dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć. Jest to aplikacja Travis, przez którą można zrobić sobie rezerwację parkingu strzeżonego, a to się wiąże oczywiście z opłatami. Parkingi są płatne, ale w takiej sytuacji mamy pewność, że dojeżdżając na miejsce, na parking, to nasze miejsce postojowe będzie na nas czekać wolne. I właśnie tak w skrócie Wam opowiem o tej aplikacji. I też się tak fajnie składa, bo akurat jestem teraz w Belgii i poprzez tą aplikację szef mi zarezerwował wolne miejsce. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o tą aplikację. To akurat wiadomo jest na laptopie. Aplikację można sobie ściągnąć na telefon. Ogólnie jest 550 lokalizacji parkingów w całej Europie. Ta aplikacja, ogólnie ten system cały oferuje jeszcze inne usługi, mycie samochodów, jakieś tutaj też widzę naprawy. Nie zagłębiałem się tak za bardzo, przyznam się szczerze, w te opcje, ponieważ no, w moim przypadku akurat podaję szefowi lokalizację parkingu i on mi robi rezerwację. Tutaj jak widać można sobie zaplanować trasę. Ja akurat z Bolonii przyjechałem, mam rozładunek w okolicach Antwerpii. Gdzie to, kurczę? Gdzie tam Belgia? No dokładnie Willebrock między Antwerpią a Brukselą. Powiem szczerze, że tutaj nie są zbyt fajne okolice. Jeździłem troszkę tutaj, to naprawdę wiem co mówię, nie jest tutaj zbyt bezpiecznie. Kiedy stałem nawet tutaj gdzieś jest jakaś stacja benzynowa, już teraz nie pamiętam dokładnie gdzieś tutaj jest. Pamiętam imigranci mi tutaj też na naczepę wsiedli, także nie jest tutaj zbyt fajnie. Te okolice nie są zbyt fajne, a ja stoję dokładnie tu, w miejscowości Gel. Także przyjechałem tutaj o 10 rano, o 6 rano w poniedziałek będę ruszał, także wyjdzie mi jakieś 40,
A 44 godziny pauzy, odpoczynku i o 6 sobie ruszę. 60 parę kilometrów mam do rozładunku, także na 7 powinien być na miejscu. Tak to wygląda. Tutaj dokładnie stoję, pokażę wam jeszcze. Dokładnie stoję na firmie Kuchny i Nagel, właśnie, bo to jest ważne. A zresztą zaraz do tego dojdę. No i tutaj jest opis. Ogrodzenie, oświetlenie nocne, monitoring, stróż, toaleta, prysznic. I można ponad 7 dni parkować. W pobliżu znajduje się restauracja, supermarket. 13 miejsc wolnych. No i ceny, wiadomo, są najważniejsze. Do 6 godzin 15 euro. 24 godziny 25 euro. Także koszt mojego pobytu będzie wynosił 50 euro. Sporo lokalizacji w całej Europie. Ponad 500. Jak widać, jest troszkę, oczywiście w Polsce też jest sporo tych punktów. Okolice Wrocławia, na Górnym Śląsku jest też parę takich parkingów. Ogólnie w Niemczech jest sporo, we Francji troszkę jest mało. Jeszcze ogólnie tak powiem, że w Belgii pierwszy raz na takim parkingu stoję, ale we Francji miałem kilka razy, trzy razy stałem we Francji na takim też płatnym parkingu. W Orleanie właśnie, w Orleans. Gdzie to jeszcze stałem? Gdzie stałem jeszcze? Gdzie stałem? Koło Nans? Nans? Tu jest Nans. Koło Nans chyba raz stałem i jeszcze gdzieś stałem. Koło Lyonu. A już teraz nie chcę zmieszać. I raz stałem też. A coś się nie chcę ładować stronę. Raz stałem w Hiszpanii. Ceny są różne. Tutaj pierwszy z brzegu. Zobaczymy, ile tutaj kosztuje parking. Tutaj na przykład 24 godziny kosztuje 20 euro. Za 48, 40 euro. No to troszkę tańszy. I co bym chciał teraz jeszcze wam podpowiedzieć. Akurat ten parking znajduje się na terenie firmy transportowej Transport Rouge. Okolica jest spokojna, na terenie, gdzie znajdują się kamery, pełne ogrodzenie, oświetlenie, automatyczna brama. Kierowcy mają całodobowy dostęp do czystych pryszniców, toalet, zaplecza kuchennego. Konieczne jest, że brama jest otwarta w dni robocze, od 5 do 8 wieczorem. Poza godzinami pracy wjazd na parking odbywa się za pomocą kodu. Kod pozostaje w potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli robi się rezerwację, dostaje się kod. I jeśli jest brama, no to tym kodem właśnie się otwiera. Brama automatycznie się otwiera, się wjeżdża na parking, tak samo się wyjeżdża. Jeśli firma jest zamknięta, nieczynna, wtedy za pomocą takiego kodu wjeżdża się i wyjeżdża z takiego parkingu. A tak z ciekawości jeszcze zobaczymy, ile w Polsce kosztuje pierwszy lepszy Olesznica. 5 wolnych miejsc, godzina 3 euro. No, widać, że w Polsce jest znacznie o wiele taniej, bo 48 godzin 24 euro, czyli połowę mniej. Brama zawsze zamknięta, ogrodzenie nocne, oświetlenie, monitoring i tak dalej, toaleta, wiadomo. Tutaj akurat nie ma prysznic. Nie ma prysznica, bo jest przekreślony jest toalet. Także to tak wygląda. Pokażę wam, jak jeden z parkingów wyglądał we Francji, a jak teraz wygląda, gdzie aktualnie pauzuję. A ja sobie stoję tutaj na parkingu. Cisza, spokój. Kuchny Nagel.
Jest toaleta. Jest łazienka, można się wykąpać. Za wiele tu tutaj nie będzie widać. No ale jakie sanitaria są. Do przeżycia. Większość parkingów jest zlokalizowana właśnie na różnych firmach. Ja tutaj akurat stoję na firmie Kuchnenagel. No i chyba będę tutaj sam stał. Chyba, że może jeszcze ktoś dojedzie. Ale jak widzicie, najważniejsze cisza, spokój. A cisza mi się troszkę przyda, powiem szczerze, bo troszkę mnie choróbsko złapało. Także przed weekend trzeba się wykurować, jutro może jakiś spacer. Troszkę tam dalej od chłodni stanąłem. Także tutaj będzie spoko. Także to tak wygląda, panie i panowie. I to by było na tyle dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć.